O! Litka właśnie powiedziała, że może gadać dowolne głupoty. Zaraz się zresztą przekonamy, czy to rzeczywiście powie, bo siedzi sobie tam i się wymądrza, bo jej tylko powiedziałem, że audio będzie gorsze, bo wieje, to już się ucieszyła. A zresztą nawet nie wie, co z tego wykorzystam, a co nie. Czekać, bo jest normalnie, jest obłęd. No co, usiądzie ze mną do stołu? Chodź. Jak się nazywa ten kwiat, bo ja znowu zapomniałem, ten tutaj, ten, to. Szymon, synu ogrodnika. Piwonia. Piwonia? Który? Tak. A, to hortensja. Piwonia. A piwonia rozróżnia? Piwonia dobrze brzmi. To jest wstyd. Proszę? Kompromitujesz się. Nie, bo ty nie widziałaś takiej bajki jak Miśku Szczupek. Chyba był, nie? Miściu, a jakie są twoje ulubione kwiaty? Piwonie. To był miś alkoholik. A, miś alkoholik? Wiesz co, może zróbmy tak, bo to się rozkręcisz za chwilę za tą kamerą, że pewnie, bo ci dobrze idzie. Teraz mam kwiatki, jest lepiej. A, ci się kadr... Nie, wow, rewelacyjny kadr. Czyli jeszcze raz, Litka z kwiecistego ślubu. Dzisiaj po kilku godzinach pracy z pięknymi kwiatkami, uśmiechnięta i zadowolona, bo piękna jest dzisiaj pogoda na plaży, gdzie my jesteśmy? W Ustroniu Morskim. Obok Ustronia Morskiego, na granicy. Ustroniu Morskim. Żeby plaża była ustronna. Ustronna. I nad morzem. I nad morzem. Znaczy w sumie nie nad jeziorem też mogłaby być. Nie, ale szum morza słychać. Słychać. I co robiliśmy? No generalnie napracowaliśmy się, nosiliśmy dużo, układaliśmy kwiatki, montowaliśmy wielką konstrukcję i na szczęście nie wiał wiatr wtedy, więc żadna obelka nas nie uszkodziła. To jest profesjonalnie zrobiona. Dzisiaj dobrze skręcona. Dobrze skręcona. Dzień był wielozadaniowy, bo Litka wzięła się za piękną oprawę ślubu. A znajdziecie ją w opisie, jak już zrobię to na YouTube, to będzie w opisie kwiecisty ślub. A jak szybko? Jezus negocjuję! W poniedziałek rano. O, ekstra, trzymam się za słowo. W poniedziałek rano to wrzucę, Litka, żeby nie było. W międzyczasie będziecie mogli sobie tutaj poglądać pewnie podczas wideo, jak wyglądały wszystkie detale. Teraz już jesteśmy trochę zmachani rzeczywiście, bo to tak. cały dzień minął. Nawet nie mam siły gadać. Litka, nie masz siły. To się zdarza. A jeszcze musimy to posiedzieć, bo o 20 para młoda będzie miała tam... Tak, tam w te, będzie piękna sesja zdjęciowa. Sesja zdjęciowa będzie za nami. Zresztą to może pokazać. Tak, i będziemy jeszcze to poprawiać wszystko. Tam za nami jest kuczek, który pewnie też za jakiś czas będzie widać. Co zresztą... widać? Kwiatki. Tam są kwiatki. To będzie też zaraz tam sesja zdjęciowa kolejna, więc myślę, że to będzie w ogóle rewelacja. A to powoduje, że my stąd wyjedziemy pewnie 22. Ale super, tak warto. Damy radę. Cały dzień na plaży, jesteśmy opaleni. Prawda? Zadowoleni. Ja mam długi rękaw, się nie opaliłam. A, to prawda, ja nie. To się spalił. Szymon się spalił, tak. Jaka była... Ja tylko jednej rzeczy żałuję dzisiaj. Że nie mogliśmy robić wideo z ceremonii. A, no to ja też żałuję. Dziewczynki zwłaszcza, jak są. Tak, takie, takie małe dziewczynki szły, sypały kwiatki. Trzy małe dziewczynki sypały kwiatki. Później usiadły takie balowe sukienki, po prostu wyglądało to rewelacyjnie. I zrobiły to w pełni profesjonalnie, tak jakbym je przeszkoliła. A najlepsze jest to, że nie wiem jak wyjdzie audio, ale najlepsze jest jak to w ogóle wyglądało wszystko fajnie, te kilka osób na plaży. Wszyscy się tutaj pytali, co tu się dzieje, zamieszanie, że to jest, co tu będą jakieś, co tu było za pytanie, czy jakiś film będzie kręcony? Tak, pytali nas, czy będzie sesja zdjęciowa, czy będzie film kręcony, tak, i co tu się odbędzie. A tu ślub. A tu ślub, tak. To kwiecisty ślub. Jeszcze pewnie zrobimy mały meldunek, jak się spakujemy. Jak się spakujemy, to ja mam nadzieję, że ty będziesz kierował, a ja będę spała. Pojedziemy do domu. Ale warto. Liczę, że nie zaśniesz. Nie zasnę, ale bym chciał jeszcze tutaj później parę ładnych ujęć, bo za nami pole jest piękne. Zresztą chwycę tam komórka. Dzięki. Tak, teraz są piękne fale. Ja myślę, że w ogóle fale można pokazać, nie? Tak. A zobacz jeszcze to. Jak wygląda piękny dzień. Mamy falę w końcu. Jesteśmy nad morzem od rana jeszcze, nawet się nie zanurzyłem w tym morzu, ani minimalnie się nie dało. Ale o! Rewelacja, nie?
ma tego dobrego. Wracam i pomagam sprzątać, ryzykować mandatami, bo żeby tutaj dojechać, to, o, to też muszę pokazać. Tam daleko jest wejście. Tam daleko jest wejście. Teraz od tego wejścia trzeba się wziąć, spakować i pójść dalej. My też się pokaśćmy na tle, czekaj, dzieła, będzie widać. To teraz do góry moje kwiatki. Czekaj, w górę kwiatki. O, bok, czekaj, bok, czekaj. Bok, wszystkie przejść. O, zatrzymaj tak. Czekaj, na... czekaj, o, czekaj, razem, o. Tak? Ja się jest, nie, nie, no, Witka, spoko. Jest dobrze, czekaj. Co powiemy na koniec tego pięknego dnia? To nasz drugi raz. To nasz drugi raz. A z tyłu za nami już jest sesja zdjęciowa, my już idziemy z Stroja Morskiego i zaraz wracamy. Jeszcze pokażemy ten zachód słońca, pewnie, co? No, koniecznie, jest piękny. O, zobacz, tu przez kwiaty, piękna jedkanina. Nie, czekaj. O, tam w tle będzie, nie? Chociaż my przechodzimy przez bramę kwiecistą. Bam, 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 pionek. Piękne płótno. Lepiej po prostu nie mogło być, nie? Cześć. Jak będę miała makijaż, to mogę gadać. Ale po co? No jak po co? Każda kobieta mnie rozumie. Ja jestem, wiesz, dekoratorem ślubnym, a nie... Jesteś dekoratorem ślubnym, który ja, nie, jest 8... Nie. Chwila, teraz tak, chwila przerwy dla Litki, tak? Jest godzina 18.14. Od 8 rano jesteśmy tutaj. Wstaliśmy o godzinie 4.50. Pakowaliśmy się kolejne pół godziny z czwartego piętra dzisiaj i poszliśmy spać. O której poszłam spać? O, w pół do drugiej, no, tak. Wstałaś o 5, tak? I teraz jest tak. 18.14, po całym dniu zasuwania na plaży i się martwisz, że nie masz makijażu, tak? No tak, to właśnie robię dekoratorki. Mam silne potrzeby estetyczne, że tak powiem, bardzo rozbudzona. Tak. Ma być ładnie. Dlatego na ślubach jest tak drogo, bo dekoratorka jeszcze sobie zamawia makijażystkę i tą jak się nazywa ta panią? Kosmetyczkę zamawia, żeby ten... Chyba zacznę tak robić. Puderek tutaj, Jezus, jak zmachałem. Będziesz ze mną wiedział, to będę tak robić. Zmachałam się przy tej róży i ten nosek pudr. Przy róże? Nic nie robiłam. Mówiłem o pudrze, a nie róże. Róże czy róż? Róż, no policzku. Nie, przy róży. Jezus Maria, nie wiem. No nosiliśmy rurę od stołu. Więc myślałam, że tak. Nosiliśmy róż od stołu. Do tej rury.